14 maja 2012 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie rozdzielił ponad 1 000 000 zł w ramach konkursu pod nazwą Zachodniopomorski Lider Ekologii. Pieniądze powędrowały do gmin, które zdaniem funduszu przyczyniają się do ochrony środowiska. Komisja konkursowa, która składała się nie tylko z pracowników Wojewódzkiego Funduszu, ale również różnych instytucji, z którymi współpracujemy, m.in. Urząd Marszałkowski, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, analizowała aplikacje, które wpłynęły już po ocenie wstępnej, która była zrealizowana przez naszych pracowników. Oczywiście musieliśmy potwierdzić, czy to, co zostało wpisane we wniosku, czy jest zgodne z rzeczywistością, czy rzeczywiście są to inwestycje, które były realizowane na terenie gmin. Tytuł Zachodniopomorskiego Lidera Ekologii otrzymała również gmina Karlino, która bezapelacyjnie wygrała w kategorii gmin miejsko-wiejskich w zakresie gospodarki ściekowej i otrzymała nagrodę w wysokości 200 tysięcy złotych. Startujemy w wielu konkursach. Z reguły są to w tych konkursach nagrody i wyróżnienia takie prestiżowe bardziej. Jest to dyplom, statuetka. A ten jest naprawdę bardzo cenny konkurs, w przenośni i dosłownie, bo jest ta gratyfikacja finansowa. I tak jak też tutaj dzisiaj mówi prezydent Kołobrzegu, pomimo że jest to bogate miasto, to tak naprawdę każdemu każda złotówka się przyda. My doskonale wiemy, na co to przeznaczyć, a potrzeby jeszcze są dosyć spore. Celem konkursu było docenienie działalności w zakresie ochrony środowiska poprzez wyłonienie gmin charakteryzujących się największą aktywnością i osiągnięciami w działaniach na rzecz ochrony środowiska oraz budowania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Konkurs swoim zakresem objął przedsięwzięcia inwestycyjne oraz nieinwestycyjne sprzyjające ochronie środowiska w obszarze gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza i edukacji ekologicznej za lata 2009-2010. Województwo zachodniopomorskie jest absolutnie liderem, bo nieważne jaką kategorię wzięlibyśmy pod uwagę, to zawsze na końcu województwo albo i gminy i samorządy z naszego województwa albo najbardziej aktywnie ubiegają się o środki finansowe na wsparcie tych projektów, albo instytucje z naszego regionu odpowiedzialne za jakieś fragmenty, które dotyczą środowiska, skutecznie rozwiązują problemy, albo jeżeli popatrzymy przez pryzmat przyrody w naszym regionie, to również jesteśmy dumni z jakości stanu właśnie przyrody w naszym regionie. Pod każdym względem jesteśmy absolutnie liderem. W konkursie zorganizowanym przez fundusz wzięły udział 22 gminy, które w większości należą do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsenty. Dzięki pracy i wsparciu związku, który przygotował i realizuje projekty Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsenty oraz Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej na terenie Dorzecza Parsenty, samorządy otrzymały wyróżnienia. Na uroczystej gali symboliczne czeki oraz honorowy tytuł lidera ekologii otrzymało 12 wyróżnionych samorządów. W imieniu gminy Karlino nagrodę odebrał burmistrz Karlina Waldemar Miśko.